Na zaproszenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz metropolity warszawskiego Cerkwi Prawosławnej arcybiskupa Sawy w Polsce w dniach od 27 do 29 marca gościł jego świątobliwość patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I. Celem wizyty było zapoznanie się z aktualną sytuacją uchodźców z pogrążonej wojną Ukrainy oraz zapewnienie o duchowym wsparciu honorowego zwierzchnika prawosławnej cerkwi. W poniedziałek patriarcha spotkał się m.in. z prezydentem polskim Andrzejem Dudą, odwiedził również dwie prawosławne parafie i spotkał się z wiernymi cerkwi. Wtorkowe przedpołudnie patriarcha poświęcił na spotkanie z przewodniczącym Episkopatu Polski Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Hierarchowie wspólnie odwiedzili dom formacyjno-rekolekcyjny archidiecezji warszawskiej na warszawskich Bielanach, gdzie przebywa 90 uchodźców z Ukrainy. Patriarcha podziękował zarówno Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce, jak i władzom samorządowym za ich współczującą miłość i otwarte serca dla sąsiadów ze wschodu. Obaj przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich wygłosili swoje oświadczenia. Patriarcha Bartłomiej I zauważył, że wobec ludzkiego cierpienia czasami należy po prostu zamilknąć, gdyż brakuje słów, gdy widzi się ogrom ludzkiego cierpienia. Nasze doświadczenie przez te dwa dni było prawdziwie rozdzierające serce. Nie jest niczym łatwym spotykać ludzi, którzy opuścili i nadal opuszczają bezpieczeństwo swoich domów. Nie jest komfortowo rozmawiać z kobietami, dziećmi i osobami starszymi, z których wszyscy albo pozostawili, albo wręcz stracili swoich bliskich. W rzeczywistości zostawili cały swój dobytek, z wyjątkiem cennych wspomnień. Wspomnień tych nikt im nigdy nie zdoła odebrać. Przyznaję, że nie ma słów, by opisać to, co napotkaliśmy. Zacytuję więc słowa proroka Jeremiasza. If my head was a spring of water, kto da głowie mojej wodę, a oczom moim źródło łez, i będę płakał we dnie i w nocy popitych córki ludu mego. Księga Jeremiasza, rozdział 9, werset 1. Podczas mojego pobytu tutaj uświadomiłem sobie z całą intensywnością, że czasami jest tylko miejsce na łzy. Czasami jedyną właściwą reakcją jest milczenie. Czasami możemy jedynie dzielić moc dotyku, pocieszenia, bycia obok kogoś. Gratulowaliśmy Wam już hojności i gościnności ze strony wszystkich w Polsce, a także w innych krajach sąsiadujących z Ukrainą. Dosłownie oddaliście swoje domy i swoje serca bliźnim. Cały świat ma wobec Was ogromny dług wdzięczności. To właśnie czułem, gdy spotykałem młodych chłopców, dziewczęta, z dala od swoich rodzin, matki, które zostawiły swoich synów, by walczyli za ojczyznę, starszych ludzi z wciąż żywymi wspomnieniami z innych wojen w przeszłości. Kiedy więc spojrzycie tym uchodźcom w oczy, pamiętajcie wciąż, że nie są oni tylko przesiedlonymi imigrantami, ale istotami ludzkimi, takimi jak wy, Arcybiskup Stanisław Gondecki zauważył, że jako chrześcijanie nie możemy milczeć wobec cierpienia tysięcy ludzi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy walczą przeciwko sobie dwa bratnie narody wywodzące się z tego samego źródła chrzcielnego.
Dnia 24 lutego bieżącego roku wstrząsnęła światem zatrważająca informacja o rozpoczęciu przez Federację Rosyjską wojny przeciwko Ukrainie. Od tego czasu zabito tysiące niewinnych ludzi, w tym setki dzieci, starców, kobiet i mężczyzn, nie mających nic wspólnego z działaniami wojennymi. Wiele działań agresora nosi znamiona ludobójstwa. Zrównano z ziemią niektóre miasta i wsie, bombardowano szpitale i szkoły. A wszystko to dzieje się na początku XXI wieku, 100 lat od powstania bezbożnego sowieckiego imperium i 77 lat od zakończenia II wojny światowej. Wydawało się, że traumatyczne doświadczenia II wojny światowej będą dla wszystkich wystarczającą przestrogą. Wydawało się, że imperium zła rozpadło się bezpowrotnie. Stało się jednak inaczej. Niepohamowana żądza panowania oraz brak szacunku wobec ludzkiego życia i ludzkiej godności doprowadziły do ożywienia niszczycielskich demonów z przeszłości. Giną niewinni ludzie, a ci, którzy przeżyli, zostali pozbawieni dachu nad głową, dorobku wielu pokoleń, a zwłaszcza pozbawieni poczucia bezpieczeństwa. Aby ratować życie własne i swoich rodzin, zmuszeni są do porzucenia swoich domów i do podjęcia tułaczki w nieznane. W tej wojnie, jak na ironię losu, walczą ze sobą dwa chrześcijańskie, słowiańskie narody, które łączy to samo źródło chrzcielne, a jest nim chrzest świętego Włodzimierza Wielkiego, księcia Kijowskiego, który w 988 roku przyjął go z Konstantynopola, stolicy chrześcijańskiego wschodu. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą ekumeniczną przedstawicieli Kościoła katolickiego i prawosławnego o pokój dla Ukrainy. Zakończyła się właśnie wizyta patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I w Polsce, który był w tych dniach na zaproszenie prezydenta Rzeczpospolitej Polski, pana Andrzeja Dudy i metropolity Warszawy, arcybiskupa Sawy. O komentarz, tak na świeżo po zakończonej wizycie, poprosiliśmy pana Patryka Panasiuka, specjalistę, znawcę środowiska Cerkwi Prawosławnej, specjalistę też od stosunków Cerkwi Polskiej i Cerkwi Greckiej. Proszę nam powiedzieć, jak pan ocenia tę wizytę? Czy ta wizyta była potrzebna i co ona przyniosła? Szczęść Boże, księdzu i państwu. Była to bardzo potrzebna wizyta, ponieważ potwierdziła ona to, że najwyższy spośród naszych hierarchów, ten primus inter pares światowego prawosławia, czyli patriarcha Konstantynopola, akurat odwiedził Polskę w tych bardzo trudnych dniach. Był to jakby szereg wizyt, także mieliśmy w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Joe Bidena. Dzień po nim właśnie przyleciał patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Była to wizyta, od której bardzo wiele oczekiwaliśmy i wydaje mi się, że jeszcze dowiemy się teraz w ciągu najbliższej przyszłości, jakie będą jej efekty. To, co przynajmniej udało mi się zaobserwować, to jest niesamowicie ciepła linia kontaktu między Pałacem Prezydenckim a Dworem Patriarszym na Fanarze. Jest to o tyle ciekawe, że ostatnio tak żywe i serdeczne kontakty głowy państwa polskiego z honorowym zwierzchnikiem światowego prawosławia były w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to Polska akurat była w momencie dziejowym otrzymywania własnej autokefalii. Otrzymaliśmy ją oczywiście w 1924 roku z rąk patriarchy Konstantynopola. 17 września w roku 25 została ona ogłoszona uroczyście w katedrze świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Także zaraz będziemy świętowali także i my stulecie naszej
autokefalii. Wizyta patriarchy miała charakter właśnie takiej wizyty ojcowskiej. Patriarcha także odbył szereg spotkań z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej, także spotkał się z biskupami Kościoła rzymskokatolickiego. I aktualnie, kiedy nagrywamy ten materiał, trwa teraz jeszcze ostatnie spotkanie patriarchy z korpusem dyplomatycznym, po czym patriarcha wróci do Stambułu. Jak środowisko Kościoła prawosławnego, jak wierni Cerkwi Prawosławnej przyjęli patriarchę Bartłomieja? Było to bardzo ciepłe przyjęcie. Oczywiście pierwsze spotkanie odbyło się w kaplicy akademickiej przy ulicy Cyryla i Metodego 4 w Warszawie, gdzie patriarcha został przywitany przez społeczność Greków. Właśnie to warto wspomnieć, że w tej kaplicy co niedzielę odbywają się liturgie w języku greckim, które są sprawowane właśnie dla greckiej społeczności Warszawy i okolic przez księdza Sawę Syczewskiego, który jest z pochodzenia Polakiem, natomiast jest duchownym cerkwi Grecji. Więc patriarcha miał szansę spotkać się także z wiernymi w cerkwi świętego Jana Klimaka na Warszawskiej Woli oraz w słynnej już cerkwi Hagia Sofia na warszawskim Ursynowie, której to cerkwi dokonywał przed laty poświęcenia kamienia węgielnego. Zatem patriarcha miał bardzo wiele okazji, by spotkać się z naszymi wiernymi. Tak jak już wcześniej powiedziałem, dla nas wizyta patriarchy jest taką ojcowską wizytą potwierdzającą, że nasza cerkiew nie jest zapomniana przez nikogo, że liczy się na arenie międzynarodowej oraz że patriarcha jest w łączności cały czas z polskim autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i jego biskupami. Dzisiaj też podczas właśnie wspomnianego przez pana spotkania z patriarchy Konstantynopola z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Episkopatu Polski, padły bardzo też ważne słowa wzywające do jedności, do szukania dróg porozumienia i pokoju, wzywające też. Zresztą wiemy, że zarówno arcybiskup Gondecki wystosował list do patriarchy Moskwy, Cyryla, prosząc go po bratersku, aby zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć działania wojenne armii rosyjskiej na Ukrainie. Te apele płyną z różnych stron, od różnych duchownych z całego świata. Czy te, w pana ocenie, czy te apele o zakończenie działań wojennych, o pokój na Ukrainie docierają do Moskwy? No, bądźmy realistami, tak naprawdę nie po to patriarcha Moskwy Cyryl w tak otwarty sposób poparł politykę, zbrodniczą politykę prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, by teraz usłuchać głosu, no ale z całym szacunkiem, innych biskupów, prawda, czy to z Kościoła katolickiego, czy na przykład, czy by usłuchać głosu biskupów polskich, biskupów prawosławnych, którzy także wystosowali do niego apel, by się zaapelował do prezydenta Rosji, by ten zatrzymał swoją agresję. Także oczywiście są to bardzo ważne głosy, zapewne historia zapamięta również postawę arcybiskupa Gondeckiego oraz wielu innych hierarchów Kościoła katolickiego czy prawosławnego. Natomiast obawiam się, że na dzień dzisiejszy nie mają one żadnego znaczenia. Pytanie się pojawia, co będzie później, bo ten konflikt będzie musiał się w końcu zakończyć i my tak naprawdę zostaniemy z jednym z patriarchów, no, z którym chyba nikt normalny nie będzie chciał utrzymywać żadnych kontaktów. Już teraz widać, że mimo to, że znaczna część cerkwi ukraińskiej, która jest podległa patriarchatowi moskiewskiemu, znaczna część biskupów nie chce mieć nic wspólnego jeszcze dotychczas ze swoim najwyższym zwierzchnikiem. Także prawosławie staje w momencie zakrętu dziejowego i wydaje mi się, że te działania wojenne tylko przypieczętują już wcześniej zarysowany
kryzys prawosławia akurat w tej części świata i wydaje mi się, że możemy mówić o schizmie w Kościele prawosławnym. Ze swojej strony, jak to obserwuję, w kwestii także ekumenicznej, czy w kwestii dialogu katolicko-prawosławnego, to takim największym hamulcowym właśnie był patriarchat moskiewski, który właściwie unikał papieża, unikał kontaktu z papieżem, no przecież patriarcha Cyryl, ale także jego poprzednik, patriarcha Aleksy II Rydygier, no nie chcieli być posądzeni przez swoich fanatycznych wiernych, jednak warto to podkreślić, że w Rosji jednak to prawosławie jest takie dość mocno momentami fanatyczne, więc dla wielu z takich kręgów, czy to właśnie są takie fanatyczne klasztory, czy takie kręgi teologiczne, już samo spotkanie z papieżem już jest pewnego rodzaju występkiem rangi herezji. Dlatego też akurat rosyjscy patriarchowie unikali papieża, odmiennie od innych zwierzchników kościołów prawosławnych, którzy się bardzo chętnie spotykali z papieżem. Natomiast jak się okazało, kiedy patriarcha Cyryl i jego cerkiew zaczęła być marginalizowana w świecie prawosławnym, tak naprawdę jedyny, do którego patriarcha uciekł, można powiedzieć, na skargę, był właśnie papież Franciszek, więc na naszych oczach zmieniają się sojusze, na naszych oczach właściwie przemeblowuje się globalne prawosławie. W przeddzień rosyjskiej agresji na Ukrainie prezydent Putin w swoim przemówieniu, które jakoś miało uzasadnić celowość wkroczenia armii rosyjskiej na tereny Ukrainy, powoływał się także na ten wymiar duchowy, religijny. Czy w Pana ocenie to odniesienie religijne miało też jakiś znaczący wpływ? Czy reasumując, czy też patriarcha Cyryl nie ma, też nie bierze odpowiedzialności w jakimś stopniu za wywołanie tej wojny? Słyszałem takie teorie i chyba właściwie mogę się ku nich skłonić, że właściwie prezydent Putin został oszukany przez samego siebie oraz został oszukany przez tak zwane deep state rosyjskie. Z jednej strony oczywiście agencje wywiadowcze czy różne służby mu podległe oczywiście raportowały, że wojsko jest super, wszystko jest w stanie idealnym, prawda, możemy podbijać cały świat. Ponieważ wiadomo, że jakby ktoś napisał, że coś nie gra, no to wtedy mógłby się pożegnać ze swoim stanowiskiem. A z drugiej strony właśnie prezydent Putin był karmiony przez lata takim powiedzmy postbizantyjskim prawosławiem cerkwi rosyjskiej. Oczywiście no tutaj musimy pamiętać, że patriarcha Cyryl nie jest człowiekiem z przypadku, współpracował. On oczywiście z rosyjsko-komunistyczną bezpieką, poza tym przez długie lata pełnił funkcję takiego, można powiedzieć, ministra spraw zagranicznych cerkwi rosyjskiej. Zatem ma on bardzo szerokie kontakty, włącznie z tym, że ma kontakty także w Polsce i wielu przyjaciół, którzy dzisiaj także grają na polskiej arenie politycznej, a są to osoby, z którymi Cyryl zna się od lat, kiedy jeszcze był biskupem smoleńskim. Tak więc to jest przed nami bardzo duże wyzwanie, także jeżeli chodzi o tą cerkiew rosyjską. Cieszę się, że nasza cerkiew akurat zorientowała się teraz, że jednak z cerkwią rosyjską nam nie jest po drodze, że to jednak, że ta ideologia, którą cerkiew rosyjska karmiła zarówno swoich polityków, ale też i zwykłych wiernych, prostych ludzi, prostych Rosjan, że to nie jest ideologia, z którą chcemy mieć cokolwiek wspólnego jako polscy prawosławni. No niestety my nie będziemy pochwalali tego typu rozwiązań siłowych jak wojna na Ukrainie i nie będziemy też brali udziału, to oczywiście mówię, to jest moje prywatne zdanie, ponieważ zdanie cerkwi prawosławnej w Polsce należy pytać jej rzecznika prasowego. Natomiast obserwując naszą rzeczywistość, cieszę się, że nasze prawosławie nie będzie brało udziału w tym mordeczym uścisku
powiedzmy sobie szczerze, coraz bardziej patologizującego się moskiewskiego prawosławia. To nie jest takie prawosławie, które znamy z pism ojców Kościoła, i to nie jest to prawosławie, którego właściwie byliśmy nauczani, dostępując chrztu jako Słowianie. Na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, bo wojna, konflikt, także podróż patriarchy Konstantynopola, Bartłomieja I do Polski, głównym jej celem było spotkanie z uchodźcami, zobaczenie jak ta grupa uchodźców, która przybyła do Polski, no właśnie jak sobie radzi w tej nowej sytuacji. Więc chciałem zapytać też Kościół katolicki, głównie poprzez Caritas, ale także poprzez parafie, struktury parafialne, pomaga jak potrafi uchodźcom. Jak jest w cerkwi prawosławnej w Polsce, jak cerkiew, jak też pana fundacja, bo jest pan prezesem fundacji Hagia Marina, włącza się w tą akcję pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy? Nasza cerkiew w Polsce już właściwie od pierwszych godzin konfliktu rozpoczęła organizację właśnie infrastruktury czy logistyki polegającej na ułatwianiu pomocy uchodźcom z Ukrainy. No tutaj musimy zauważyć, że bardzo wiele parafii, szczególnie w centralnej i zachodniej Polsce, obecnie składa się z Ukraińców, którzy przyjechali do Polski jeszcze jako migranci ekonomiczni. Od razu jeszcze w dzień inwazji z bardzo mocnym głosem potępienia wystąpił prawosławny arcybiskup Przemysł Gorlicki, Paisiusz Martyniuk, w ślad za nim także arcybiskup lubelski Chełmski Abel, a później także inni biskupi prawosławni. Nasze parafie bardzo szybko zaczęły się organizować, właśnie wykorzystywać różne kontakty naszych księży czy parafian. Szczególnie to widać w przypadku diecezji wrocławsko-szczecińskiej, gdzie tam naprawdę też warto wspomnieć, że większość wiernych, którzy tworzą te diecezje, to są osoby, które są potomkami tych przesiedlonych podczas akcji Wisła. Zatem jeżeli chodzi o Ukrainę, czy szczególnie o te tereny polskie kresowe, to właśnie są to osoby, które jeszcze często właśnie bardzo pamiętają okres, kiedy pamięć o polskich kresach była żywa na wyciągnięcie ręki. Zatem u nas też cerkiew poprzez swój ośrodek miłosierdzia Eleos wspiera uchodźców, natomiast my jako fundacja postanowiliśmy, że całą naszą energię jednak przekażemy na działania długofalowe, że nie będziemy się angażować akurat w zbiórki, takie, które wszyscy właściwie organizują. My we współpracy także z fundacjami z Grecji oraz we współpracy z kilkoma diecezjami z Grecji będziemy, właściwie już zaczęliśmy organizować takie punkty pomocowe, wdrożeniowe dla kobiet z Ukrainy. Chodzi o to, by udzielić im pomocy psychologicznej, by móc wdrożyć je na polski rynek pracy, no i przede wszystkim, by mogły też momentami zapomnieć o trudach, o tułaczce, w jakiej się znalazły. Także organizujemy wespół z naszymi kołami gospodyń wiejskich, szczególnie w województwie mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Organizujemy im takie właśnie wieczory integracyjne. Panie także razem gotują, mogą wykonywać inne też arcydzieło ludowe, więc mamy bardzo fajne kontakty i staramy się właśnie pomagać tak, by ta pomoc mogła być kontynuowana przez lata, bo zakładam, że nawet jeżeli wojna by się zakończyła natychmiast, to my z jej konsekwencjami będziemy się jeszcze mierzyć przez długie, długie lata. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.